Witamy serdecznie po długiej nieobecności programu Pokaż co potrafisz na kanale Faye, czyli w Pokaż co potrafisz odcinek 220? Bodajże. Dzisiaj w okularach, jak mówiłem, też noszę okulary minus pół i minus 0,7. Okej, i wreszcie pokazujemy czołg na moim kanale, który już wielokrotnie wysyłaliście mi powtórki z Batchata, ale zazwyczaj coś mi nie pasowało. Dlaczego? Ponieważ też oczywiście mam ten czołg, wiem na co stać ten czołg, a miałem na przykład wyniki z jakimiś tam niesamowitymi obrażeniami, ale gdzieś tam skampiony sobie stał i strzelał gdzieś tam na Elhalufie i zrobił tam ponad 10 tysięcy, to mi nie pasowało. Tutaj być może nie jest to rekordowe obrażenia na tym czołgu, ale jest świetny exp oraz świetna gra i właśnie i świetny zawodnik na tym czołgu, czyli specjalista od Batchata, Szczepanek. Cześć! No, siemanko, siemanko. Szczepanek 2222, być może kiedyś coś wam mówi, co to Szczepanek. Występował już u mnie w filmiku z Isem 7, gdzie przebił wynik Diabla. Właśnie tutaj, wtedy mnie to trochę zaciekawiło, że Szczepanek, wtedy to był taki gracz w zasadzie Nie byłeś wtedy takim, można żółty. Powiedzieć, byłeś żółty, nie? No. Słuchaj, właśnie, może na początku oglądajcie sobie to, co Szczepanek na początku robi, chociaż możemy powiedzieć, murowanka, wjechałeś w to miejsce, ponieważ to jest dobre miejsce dla meda, nie? No, taki początek, no, można coś spotować, postrzelać, ale na początek bitwy można się ustawić, wiadomo. Dobra, to zerkajcie sobie na meczyk, a właśnie powiedz, bo kiedyś tam miałeś chyba z 15 tysięcy meczy, byłeś żółtym graczem, a teraz zerkam na ciebie, masz 3000 meczy, jesteś mocno fioletowy. O co chodzi? To jeszcze inaczej, bo ja jest takie coś jak reset konta, no, bo niektórzy mówią mi, że noob, bo nowe konto założyłem, a ja po prostu miałem już 20 tysięcy walk, 1600 FI, tak naprawdę już byłem niebieskim graczem, ale nie miałem premium czołgów, grałem bez premki i się dowiedziałem o takim czymś, że można zresetować sobie konto. Czyli pisze się etykieta do tam od panów z WG, że chcę sobie zresetować konto i właśnie no tak napisałem i zresetowałem, nie? Czyli reset konta polega na tym, że co, tracisz wszystkie czołgi, zostaje ci nick i co jeszcze zostaje ci? Tak, zostaje cały gold, zostaje konto premium, wszystkie czołgi premium i tyle. Po prostu jest wyzerowane konto z twoim nickiem, tylko zostaje ci wszystko, co jest za golda, tak? Czyli dam na to, że jak ja bym zrezygnował, jak ja bym zresetował własne konto, to tak by mi zostało 30 czołgów, bo ja mam 30 czołgów premium. O kurde, no to by ci zostało, dokładnie. Bo to się liczy też ten LTP, Tetrach, to też takie czołgi się liczą, tak? Wszystkie premium czołgi, no dokładnie. Które są... A ja mam 29 czołgów premium, więc mimo to, żebym zresetował konto, miałbym garaż większy niż niektórzy inni gracze, nie? Na pewno większy ode mnie, bo ja mam mniej tych premium. No, to jest tak, to wygląda. I teraz tak, twoje ulubione czołgi, bo już kiedyś przed resetem byłeś znany właśnie z dobrej gry na Batchacie. Pamiętam, bo oczywiście byłeś kiedyś u nas w klanie, pamiętam, że te średnie obrażenia właśnie na tym Batchacie były takie solidne, tam coś dochodziły do 3,5 tysiąca nawet, nie pamiętam. No tak, tak. Więc byłeś już uważany za specjalistą od Batchata. I co? I zresetowałeś konto i twój cel było zrobienie Batchata, czy jeszcze czego? Jakie czołgi? Pierwszy to jest Batchat, bo to jest taki mój ulubiony chyba czołg, nawet uważam, że najlepszy z gry może, bo jest najmobilniejszy, można spotować, ma magazynek. Ale ogólnie no, zrobiłem Batchata jako pierwszego, bo bardzo przyjemnie mi się gra tym czołgiem. A teraz robię pozostałe czołgi. ISA 7 już mam, ISA 8. Obiekta 430 chcę zrobić. To parę dziesiątek będę chciał zrobić jeszcze, nie? Mm. Właśnie, bo tak jak mówiłem, występowałeś już w serii Pokaż co potrafisz czołgiem IS-7, czyli czołg IS-7 to też jest twój taki lubiany czołg, a przez niektórych jest uważany za taki czołg nie najlepszy. Ale czekaj, na razie nie opowiadaj, bo patrzmy się na tą akcję. Co ty tu robisz w ogóle? Ty wjechałeś na czołgi wszystkie.
Tak, chciałem sobie tutaj objechać i coś skończyć, ale się nie udało. Ale obiłem trochę te czołgi sobie. No i przeżyłem. To jest też ważne, bo tutaj jakbym zebrał, a tutaj nie trafił. Tu jeszcze strzał na koniec. No i uciekamy. Dobra, to teraz jeszcze tak szybciutko powiedz o IS-7. Czemu ty uważasz ten czołg za bardzo dobry? Bardzo dobry. No najlepszy pancerz mu na pewno ze wszystkich, bo wieża jest nie do przebicia, schowane w dolną płytę, nie da się go przebić. To jest raz. Dwa działo, niektórzy mówią, że średnie, ale na przykład wczoraj grałem, dwa strzały od IS-7 dostałem, co ma średnie obrażenia 490, to wylosowało mu po 500 dwa razy i 1000 HP już mi zabrało na barczacie, więc ma dobre obrażenia, ma dobry pancerz, jest mobilny, więc to jest taki uniwersalny heavyk, nawet lepszy od E5, bo E5 ma garnek, tak? Czyli na wieżę można przebić. No, 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 a IS-7 nie ma tego weak spotu. Patrz, co ty, znowu wjechałeś? Nie spodziewali mnie się tutaj, więc... Aha. Czyli to może powiedz teraz, bo ty rozegrałeś ile już tak, łącznie z przed resetem, ile ty już rozegrałeś meczy na Batchacie? 4000 około by było. Miałem 2,5 i teraz mam powyżej 1000. Czyli około... Nie, tak gdzieś 3,5. 3,5 do 4 może niedługo dojdzie. Czyli na pewno ten czołg jest ci znany. To może powiedz tak, wiem, że trudno wytłumaczyć, jak grać danym czołgiem, jeżeli, bo ty go czujesz, nie? Ale może jakieś 2-3 rady mógłbyś powiedzieć graczom, którzy chcą grać tym czołgiem, na co muszą uważać i jak grać, żeby właśnie te mecze były obfite w obrażenia i kile. No to ja to jak zaczynam grać, to pierwsza rzecz to jest, jak jest mapa taka, da się to zrobić, to spotuje, tak? Bo to jest taki szybki czołg, że można wjechać w krzak, to jest czołg, który ma najlepsze kamo. No w sumie obiekt 430 ma trochę lepsze, ale na początku spotujemy, potem przyglądamy się minimapie i następnie jakoś atakujemy, tak? Wiadomo, nie wyjedziemy na 5 czołgów, ale po prostu szukamy okazji, żeby ten magazynek włożyć i zdążyć uciec, żeby na wyjście nas nikt nie złapał, nie? Więc spot, a potem dopiero wypatrujemy okazji, żeby gdzieś kogoś objechać, czy pomóc komuś, tak? To no, taki czyli, czołg wsparcia typowy. Czyli czołg, gdzie jego głównym zadaniem to jest, jakby można powiedzieć, druga część bitwy. On na początku, nie narażajcie się na to, żeby... bo łatwo możecie zginąć, no. Trzeba na początku spotować, uważać, a jak już troszeczkę będziecie wiedzieć, jaka jest sytuacja na mapie, gdzie są dane czołgi, wszystko już będziecie wiedzieć, wtedy możecie zaplanować atak. Tak, widzieliście te dwa kółeczka, co zrobił Szczepanek. To już był zaplanowany atak. Wjazd 5 pestek po 400 i znowu załadowanie magazynku. Czyli to jest taki czołg na drugą połowę meczu, nie? Wtedy może najwięcej zrobić, nie? Dokładnie, tak jak mówisz. No i tu już prawie mecz się kończy. No. Oj. Słuchaj. Cholewcia, masz link ze swoją powtórką gdzieś? Link? Wiesz co? Mogę zaraz tutaj ci znaleźć. Bo chodzi o to, że nie przygotowałem się, bo miałem twoją powtórkę na pulpicie. Oglądajmy teraz, co robisz z obiektem, a spróbuj mi zdążyć znaleźć, tak żeby mu pokazać w cyferkach, ile tam było wszystkiego. Okej. Okay. A, ty teraz czekałeś na ostatni strzał, nie? Tak, bo jeszcze chciałem, wiesz, to tak w sumie no, zrobiłem swoje, ale chciałem jeszcze mieć właśnie więcej expa i chciałem tutaj medal Fadina jeszcze zrobić i tego medal Fula, nie? I tak chciałem się dogadać tu ze swoimi tam z drużyny, żeby mi tam dali, nie? Ale... Wiadomo, wszystkiego. Ale chyba nie dali, co? A czy zaraz zobaczysz, no to dziwnie wyjdzie, bo myślałem, że tutaj Wutek mi pomoże, strzeli raz i sobie dobije. Gąski! Gąski. Oh my god. Czyli w zasadzie byś mógł zrobić Pula i Fadina, czyli dwa dodatkowe medale, ale niestety to był chyba największy błąd twój w tym meczu. W zasadzie kulka w gąski, nie? Wiesz co, ja też tam słaby mam ping i ja miałem przycelowany tak, że miałem go zdjąć, a potem jak na powtórce teraz oglądam, to w gąskę wolne po prostu za zero, nie? I to tak właśnie mnie trochę zdziwiło. No ale no co zrobisz, no. Dzień wcześniej powiem ci szczerze, że udało mi się zrobić medal pula, ale znowu była bitwa przegrana, nie? Też tam powtórkę wysłałem chyba. Mhm. Dobra, to teraz tak. Już mam otwartą powtóreczkę, znaczy link z wynikami.
No i zerkajmy. Czyli tak jak mówiłem, obrażenia tutaj nie są wybitne. Prawdopodobnie jak przejrzycie sobie wszystkie powtórki z wszystkich patchów, znajdziecie kilka wyników, ponad 10 tysięcy obrażeń na batchacie. Ale już exp jest już czołowy. Tam nie porównywałem, ale no, chodzi, najważniejsze w tym meczu jest to, że jest pokazana właśnie walka tym czołgiem, czyli jak dobrze grać. Szczególnie podobało mi się te kółeczka, gdzie wjechałeś po prostu na te czołgi, wypłaciłeś im, uciekłeś, przeładowałeś i jeszcze raz, nie? To było naprawdę świetne. Ten atak na arty, to był majster sztyk. No, dobra, czyli jak widać, jeszcze ładnie tu podświetliłeś. Słuchaj, no tak naprawdę ten mecz, gdybyś zrobił tego pula, tego Fadina, gdybyś jeszcze dwóch podświetlił i byś miał zwiadowcę, jeszcze byś mógł mieć medal tego z okularami, służbę patrolową. O, masz dzwonek do drzwi, czyli kończymy. Nie, tam ktoś przyszedł. No, czyli, a to jest twój najlepszy exp w historii na batchacie, czy jak mówiłeś 3,5 tysiąca meczy, to może już kiedyś miałeś lepsze wyniki, nie? Wiesz co, tak, to jest tak, że jak chcesz zrobić exp, właśnie damage dużo nie zrobisz, masz 30 pocisków, aby tak? Mhm. Więc po prostu albo damage, albo killa, a tu zrobiłem trochę damage'a, nawet dużo, bo 7 tysięcy i sporo tych killi. I to jest chyba mój najlepszy exp do tej pory, wiesz? Mhm. A ile udało ci się najwięcej trzepnąć obrażeń? Obrażeń najwięcej zrobiłem chyba 9400 i wtedy jeszcze był ten konkurs manewry rocznicowe, to Golda wygrałem, byłem chyba tam w pierwszej 20 w expie. Mhm. Więc tak 9400 zrobiłem damage'u, jeszcze expo też miałem na dużo. Dobra, no to co, to myślę, że wszystko, 220 albo 221, albo może i 222 odcinek, już nie pamiętam. Pokaż co potrafisz, zakończony. Jeżeli masz taką ochotę, możesz jeszcze pozdrowić kogoś. Pozdrawiam Ryśkę i Asię. A nie będę wiedzieć, o co chodzi. Asię? Asię, tak, jego dziewczynę. No to pozdrawiamy Asię, ale aha, ona jest zajęta i Ryśka też pozdrawiamy. No to dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie. Cześć.